Kochani, witam Was w odcinku specjalnym podcastu Chmielotok. Dziś moim rozmówcą jest Jan Nowicki. Smakosz życia, pisarz, poeta, aktor filmowy i teatralny, reżyser, prawdziwy mistrz. Słuchaj, jak ktoś do mnie mówi mistrz, a w Krakowie to się często zdarza, dlatego że u nas jak się skończy w Krakowie, przechodzi w wiek emerytalny, to cię mówią mistrz, mistrzu. No to ja często dodaję, słucham Małgorzato i był taki czas, kiedy wiedziano o co chodzi i się śmiano, bo kojarzono to z Bułhakowem, ale od pewnego momentu zauważyłem, że nie reagują. Ja mówię, słucham Małgorzato, oni mówią, dlaczego Małgorzato? Dlaczego Małgorzato? Także zrezygnowałem. No też lepiej nie pić podobno alkoholu z kotem behemotem. No, raczej nie. Ale przyjechałeś jak gdyby po to, żeby się ze mną spotkać. Jesteśmy gdzieś kumplami z planu firmowego, ale także w sprawie piwa. Ja jak zwykle nie jestem przygotowany do żadnej rozmowy. Ja się nie przygotowuję, bo nie wiem, jaka przyjemność mnie spotka ze strony interlokutora. Ale tak sobie w tej chwili pomyślałem, co to jest w ogóle piwo? Co to jest piwo? To tak... Piwo to jest tak jakby... Według mojego uznania i doświadczeń, a dla mnie alkohol coś znaczy. Nie w sensie, żebym nam poniewierał, ale był inspiracją i... Lubię po prostu strzelić kielicha do śledzia i tak dalej, i tak dalej. Kłopoty mam z winkiem, wyobraź sobie. Może dlatego, że ja jestem z Mnizin Kujawskich i wino znaczy mnie nie przekonuje, mimo że ludzie się teraz do tego garną. Więc w moim pojęciu, krótko mówiąc, dla mnie piwo to jest jakby narzeczona. Jakby narzeczona. Wódka to jest... Kochanka. Co? Wódka to kochanka. Wódka to kochanka, a spirytus to ojciec. Wszystko oczywiście związane z procentem, rzecz jasna. Także piwo bezalkoholowe, które właśnie tutaj widzę, to się jeszcze nazywa smok szulerczy. Zupełnie przez przypadek, oczywiście. No ja szulerczy. Ten szulerczy świat. Bezalkoholowe piwo. Tak, smaczne jest, fajne jest, ale... Ładną ma tutaj okładkę, czy okładkę, etykietę, piękną, bo to jest taki smok szulerczy, smok coś niebieski. Takiego, to jest tak. Ślimak jadowity, który żyje u wybrzeży Australii, na przykład u wybrzeży RPA. Ale wracając do właściwości piwa bezalkoholowego, to jest tak, wiesz, jak usta bez pocałunku, ja wiem... Papieros elektroniczny może? Papieros elektroniczny, wiesz, coś takiego. To jest erzac, to jest zastępstwo. Miłość platoniczna. Miłość platoniczna. Taki. No ale niech będzie. Niech będzie, jak już jest. Dla kierowców, dlatego... Otworzę i poleję, dobrze? Gdybyś był uprzejmy. Czy pan się uważa za Harpagana? Bo dzisiaj pijemy piwa z browaru Harpagan. Nie. Lubiłem grać Harpaganu, wiesz, ale natomiast nie jestem mimo. Harpagan to człowiek pełen energii oraz pozytywnego nastawienia do świata, którego otacza delikatna aura szaleństwa. O cholera. Pasuje? No, to niech będzie. Chyba pasuje do pana. W ogóle dzisiaj mamy taką rozmowę międzymiastową, bo no. Maciek, który nas tutaj kameruje, jest z Chełma. No, pan urodził się w Kowalu na Kujawach. Ja w Zgierzu pod Łodzią. Choć jestem warszawiakiem, pan trochę jest krakusem. Nie, jestem z Kujaw, z Kowala. Ale trochę tego Krakowa też w pana sercu jest. No w Krakowie jest, mieszkałem 40 lat ponad. A jesteśmy w Kielcach, w bazie zbożowej. Też niesamowite miejsce, które jest takim tyglem, w którym przecina się energia młodych artystów z wielkimi mistrzami, czyli idealnie to pasuje ale pod nasze spotkanie. Ale sobie, że to tutaj były w ogóle garaże milicyjne i też miało swoje jakiś punkt zbiorczy, miało tu ZOMO, wiesz. Mhm.
stąd też ta przestrzeń, tutaj jakieś warsztaty były, a w tej chwili są teatry, są zespoły rock'n'rollowe chyba jest ze 30, wiesz, ceramika, no, wspinają się po góry. Organizacje pozarządowe też się tutaj mieszczą. Tak, no i teatr cechowo zupełnie niezwykły, który miał niedawno premierę, Różewicze. Piwo, powiadasz. Lubię, jak jest pianka. No, w tych bezalkoholowych ta piana nie jest jakaś nadzwyczajna, ale jest. Proszę zobaczyć, tak? Nie jest najgorzej, bo to piwo akurat. Lubię, jak jest pianka i jeszcze kiedyś pamiętam, się tak robiło, że się wrzucało lekko monetkę na to, żeby się moneta utrzymywała. Albo ubota się robiło też. Co? Ubota. Kieliszek z wódką do środka. A tak, a to wiesz, to ja mam kumpla, który to stosuje i ja czasami też to robię. Ale to jest krępujący zabieg, dlatego że jak mam gdzieś, wiesz, jakieś spotkanie w związku z moją książką, czy jak występuję z kolegami jazzmenami, to mnie zaprasza na kolację burmistrz z żoną, ciotki itd. No i pojawia się piwo i wiesz, no, bo piwo to jest także taki wstęp. Wstęp. Zaczyna się od piwa, a potem się uchlewają. A Marek mnie nauczył Stryszowski, mój kolega, saksofonista wspaniały, żeby dodać do tego troszeczkę wódeczki. Co zresztą nagminnie robią Niemcy, wiesz, ten słynny sznaps, prawda? To za nasze spotkanie. No, za spotkanie. Bardzo się cieszę, że siedzimy sobie tutaj. Tak, to pięknie pachnie. Bo to jest bezalkoholowa IPA. Na amerykańskich chmielach, to jest Citra, Sabro, to są takie bardzo aromatyczne chmiele z Kalifornii. Do tego płatki owsiane, trochę żyta dodanego jest, także no, fajny napój izotoniczny troszeczkę, wydaje mi się nawet. Tak? Zdrowsze niż słodkie i gazowane. Drogie to jest? Relatywnie co? Nie, relatywnie nie, wydaje mi się. Ludzie na takie głupoty wydają pieniądze, że jedno piwo lepszej jakości, myślę, że tutaj nie robi różnicy nikomu. Też, ale przepięknie pachnie. No. Wystarczy tylko powąchać nawet. Słuchaj, ponieważ... Coś tu wpadło? Nie, nic nie wpadło. Przypomniała ta szczawiowa z pana książki. Z lokiem. Tam, no, tam cała peruka chyba Helena była w tej szczawiowej. Ja wiem, że się tego nie robi, ale ja mam to gdzieś, ponieważ ja palę 70 lat, wczoraj obliczyłem. Dużo pan pali papierosów dziennie? Ile, wiesz. Pytanie, ile pan pali, jest pytaniem skierowanym do amatora, dlatego że każdy amator ci powie, że dwie paczki i wtedy, wiesz, wszyscy mówią, ale on dużo pali. Człowiek, który rozumie papierosy i rozumie piwo, to do końca nie wie, ile piwa wypił i do końca nie wie, ile papierosów wypalił, raz mniej, raz więcej. To jest sprawa nastroju, wiesz. Co to znaczy, że pić piwo na przykład tylko wtedy, kiedy jest upał? To jest zupełna bzdura. Przecież to jest odrębna emocja, która nie wymaga, wiesz, upału. Można znakomicie wypić piwo, schodząc z lodowiska, wiesz. No, żeby tylko było zimne. No. Pozwolisz, że zapalę. Bardzo proszę. No, jak ktoś ma kamień nerkowy, to piwo jest jak najbardziej wtedy polecane, bo można siedzieć w wannie z gorącą wodą, pić piwo i czekać, aż ten kamień zostanie wysiusiany. To już tak zupełnie na marginesie. Powiem z moich doświadczeń. Chciałem z panem w ogóle porozmawiać o tej książce mojej psie myśli, bo powiem szczerze, że ta lektura zmiażdżyła mnie troszeczkę. To, że miałem już wiele lat temu przyjemność pana poznać, zawsze napełniało moje serce dumą, że znam kogoś takiego jak Jan Nowicki, że mogę się tym pochwalić po prostu, że nawet nagraliśmy razem utwór Podróż do źródeł czasu, ale po przeczytaniu pana książki też proszę tego nie odbierać, że tutaj takie straszne wazeliniarstwo, to jest szczere, co mówię. Mów co chcesz. Tak jak ta duma była na poziomie szczytu Mont Blanc, teraz jest K2 już na pewno. O kurczę. No. Ale najbardziej to, co mnie w tej książce zaintrygowało, to fragment, a na zasadzie to jest jedno zdanie na temat aktora, któremu na balkonie wyrosła róża. Tak. O co chodzi? Bo to jest jakieś nadprzyrodzone zjawisko?
Nie, no to tam jak ja piszę, nie wiadomo, może z wiatr ją przygnał nasionko, może ptakowi wyleciało z dzioba. To w gruncie rzeczy jest opowiadanie o tym, że jak często my robimy rzeczy w życiu, których robić nie powinniśmy, że ktoś na przykład nie powinien śpiewać, a śpiewa, co jest zjawiskiem powszechnym. Nie powinien pisać, a pisze. Nawiasem mówiąc, powiem Państwu, którzy nas ewentualnie oglądacie, ja miałem ogromne problemy, jak nazwać w tych księgarniach, gdzie jest tyle światła, tyle dymu, jak w Las Vegas, jak w jakiejś agencji towarzyskiej, dużo świateł i dużo książek. I wszystko to są książki, książki, książki. I ten chłam taki wspomnieniowy, anegdoty, a mąż zmarł znany, a żona zmarła, albo takie. To się też nazywa książki, to są książki. I to leży obok Dostojewskiego, Konwickiego i tak dalej, i tak dalej. I nazywa się książką. Słuchaj, mnie to tak bolało, że jakby tu znaleźć nową nazwę do tego. I mój wspaniały, no przyjaciel to za dużo, ale lubimy się, Wiesław Myśliwski wreszcie mi pomógł. I w jakimś wykładzie w Opolu chyba, gdzie był doktorem honoris causa i miał taki wykład, jak to oni mają. Wiesz, jak to nazwano? Procent. Produkt społecznego spożycia. O. To są te wszystkie 70% książek to są produkty społecznego spożycia. Mm-hmm. To jest koncerniaki takie. Tak, czytasz i wyrzucasz. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. A pan tworzy literaturę kraftową? Chyba tak. Jaką? Kraftową. Trochę. Trochę tak. Ale powiem ci, że ja w ogóle nie mam żadnego, ja nie mam poczucia, że ja tworzę jakąkolwiek literaturę. Nie mam absolutnie takiego znania. To się zaczęło od tego, że zmarł mi kumpel, pan Piotr Skrzynecki, twórca kabaretu Piwnicy pod Baranami, jakby ktoś nie wiedział, gdzie Ewa Demarczyk, Preissner, Jan Kanty Pawlusiewicz i tak dalej. I zmarł, to był mój przyjaciel, z którym się przyjaźniłem 30 lat ponoć, ale wiesz, taki, można powiedzieć, że to jakby najważniejsze spotkanie w moim życiu, to był on. Tu zresztą można parę słów powiedzieć, ale dajmy sobie spokój o jakości przyjaźni, która jest możliwa głównie między mężczyznami. Między kobietami, kobiety się rzadko przyjaźnią, bo one zawsze są jakieś takie ostre, a mężczyźni umieją rozmawiać i umieją milczeć. Więc myśmy się przyjaźnili 30 lat i raptem on mi zmarł. Mówię, że mi zmarł, bo mnie zmarł. Ja nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Gdzie się podziały te nocne wieczory? Gdzie się podziały te właśnie piwa? Pite w piwnicy pod Baranami, czy w Spatifie, czy tym. I postanowiłem pisać do niego listy do nieba. Dwaj panowie, przeczytajcie. Dwaj panowie, tak. Zaczęło się od felietonów przekroju. Między niebem a ziemią, tak zatytułowałem to. A ponieważ mało mi tego było, że panu Piotrowi donoszę, co się dzieje w Krakowie, co ze mną, to poprosiłem go, żeby on mi powiedział, co się dzieje w niebie. Wiesz, a przecież wiesz, jak my się gubimy w domysłach ilu najpotężniejszych rozumów tego świata nam objaśnia, co jest u góry, a tak naprawdę ciągle pozostajemy bezradni jak dzieci. Nie wiadomo, co tam jest. To jest kwestia twojej wyobraźni, oczekiwań, naiwności jakiejś dziecinnej, strachu połączonego z nadzieją. Cholera wie, co tam jest. No więc, jeżeli pan Piotr jest w niebie, a na pewno jest, to czy spotyka Bacha, Kościuszkę, prawda? Czy ktoś go może pokochać? Na przykład jakaś księżniczka, która miała 16 lat w XVII wieku i spadła z konia i też tam jest i pokochała pana Piotra.
I wiesz, tak sobie 50 lat, 35 lat żeśmy ze sobą rozmawiali. Rozmawialiśmy do tego stopnia, że on stał się, ożył, był, stał się, żył. Jak miał imieniny, na przykład, to wysyłałem mu piosenkę na imieniny, do której muzykę napisał, akurat w przypadku Konwalie, Bzy albo Pety, napisał muzykę Jan Kanty Pawliszkiewicz. Słuchaj, to tak zadziałało, że jedna pani do Marty Meszeros, mojej wspaniałej kiedyś kobiety, przy wyjściu z apteki powiedziała: proszę pani, jeżeli w niebie jest tak, jak pan Jan pisze, to ja jestem gotowa już umierać. To nie jest źle. Atrakcyjna wizja przyszłości. Rozumiesz, poza tym zdarzało mi się gdzieś przy różnych okazjach spotkać kogoś, kto mówi, że podjął ten, że odszedł ktoś z tego świata i podjął trud dialogu z tym, co odszedł. I mu to bardzo, bardzo ulżyło. Wtedy zrozumiałem, że moje pisanie ma sens, bo komuś pomogło, komuś na kimś zrobiło wrażenie. A dla mnie to nie jest literatura. To było, wiesz, ponieważ ja nie pamiętałem, to była tęsknota. Terapia? To. Dobre określenie. Ja to inaczej, to znam trochę inaczej. Ja to spacyfikowałem tęsknotę. A potem, jak już przestałem tęsknić, a zacząłem tylko pamiętać, to już przestałem pisać, bo pamięć to za mało. Za mało, to jest za mało dojmujące, wiesz. A tęsknota to jest ból, siła, no i przy okazji inspiracja. Fundament twórczości. No, właśnie. Fundament. Ja sobie taki fajny cytat nawet spisałem. No, wydaje mi się, że pasujący do tego, o czym pan powiedział, że w rozpaczy wiążącej człowieka z człowiekiem tak naprawdę dopiero wtedy, gdy nastąpi ich ostateczne rozstanie, no i tam właśnie ten cały sens w tym jest zawarty, tej miłości międzyludzkiej i relacji. Dobrze mówię, czy da, coś popieprzyłem? Trochę niewyraźnie, coś popieprzyłem. No tak. Jak to ty, ale ty pozwolisz, że ja tak na zmianę. Oczywiście, prosty. Kawka z piwkiem, a gdzieś tam też między wierszami w książce wyczytałem, że pan jest fanem Barcelony. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale... Słuchaj, no byłem. No to, co się w tej chwili wyprawia, to jest... Ten poprzedni prezes wszystko spieprzył, wydaje mi się. Ten prezes, wiesz, ale jak odszedł Suarez, jak odszedł wcześniej Iniesta. Ale Suareza, że się pozbyli, to no niewybaczalny błąd. Dajże spokój, no. No, oddać go do tego. Do Atletico, no. Do Atletico. Nie, no wtedy to były, wiesz, El Clasico, te mecze, no to były święta, to było coś. Poza tym, tiki-taka, no to dawała człowiekowi poczucie zabawy, luzu, wdzięku, wiesz, do tego. A teraz mniej się tym presjonuje, poza tym już tak nachalnie wlazły w to pieniądze, wiesz, że umknęła mi moja emocja. Ciągle wisi plakat Barcelony u mnie na wsi w domu, ale z tamtymi nazwiskami, wiesz. Mhm. Czyli te lata, początek lat 2000? Wtedy? Tak. Za Guardioli jeszcze? Tak, za Guardioli, tak. Ja się najbardziej chyba do dzisiaj, kolokwialnie mówiąc, jaram Ronaldinho. Oglądam wciąż te fragmenty, te jego sztuczki, wszystkie niesamowite zagrania, jak na treningach się bawi tą piłką. No robił to lepiej nawet od Roberta Lewandowskiego. Nie, no Robert w ogóle nie jest od dryblingu, myślę. Robert to jest pole karne, to jest siła, to jest szybkość. A komu pan kibicował teraz na Euro? Bo wiem, że oglądaliście. No tak, oglądaliśmy. Komu ja kibicowałem? Cieszył się pan ze zwycięstwa Włochów? Nie. Nie, 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 nie. Tam czekaj, kto to tam tak fajnie powiedział? Duńczycy fajnie. Też się zaczęło od dramatu. No, tego chłopaka. Jak u Hiszkoka, że pierwsza scena już jest napięcie i potem... Tak jest. Ruskich jak zlali, jest. Prawda? To było piękne. Ale wróćmy do piwa. Mhm. Patrz, ja sam chcę do tego dążę.
Nawet nie dlatego, że... A piwo Barbakan w książce mojej psie myśli pan o tym piwie Barbakan napisał, a ja o tym piwie nie słyszałem. Wiem, że jest Barbakan w Warszawie, na Starym Mieście, ale... Słuchaj, my pławimy, my, jeżeli chodzi o piwa, to jesteśmy, żyjemy w niebie, jeżeli chodzi o wybór piwa w tej chwili. To prawda. To samo mnie tak okropnie śmieszy, jak politycy się licytują, jeżeli chodzi o cenę chleba. Gdyby mnie ktoś zadał takie pytanie, a ja chodzę i ja robię zakupy, to ja nie umiałbym odpowiedzieć, dlatego że jest tyle gatunków piwa, chleba. Nawet w moim kowalu to ma chyba 17 gatunków chleba. Wiesz, że to od 3 zł do 7-8, wiesz, różnego rodzaju. Także nie wiadomo, które, no, raz taki chleb ci smakuje, raz taki. To samo piwo. Słuchaj, teraz procent piwo. W latach 60. w moim kowalu, słuchaj, to był, tam potem się pojawił Kujawiak, tego, a to był tak niewyobrażalny raritas, jak w pobliskim Baruchowie, gdzie była jakaś gminna, taka, rozrywali tam piwo, czy oni produkowali, ja nie wiem, jak się tam pokazało, to my na rowerach albo piechotą z kankami, jechaliśmy, żeby kupić całą kankę tej berbeluchy takiej, wiesz. Jaką pojemność ma taka kanka? No to różne, wiesz, 4-5 litrów, wiesz, i to żeśmy popijali. To... Boże, a piwo w Krakowie, jak ja, mój kumpel był dyrektorem Wierzynka, tej znanej restauracji. Jak ja szedłem do niego, do gabinetu, tam wypiliśmy po piwku. A potem wychodziłem i miałem parę butelek żywca z taką białą główką. Słuchaj, pochowane po różnych kieszeniach i to do domu, słuchaj. I otworzenie piwa, to była taka świętość. No ale to był też czas, kiedy pamiętam, jak Baśka przywiozła butelkę Coca-Coli, to ja trzymałem to w lodówce. Słuchaj, i sobie w kieliszkach wlewałem, no. Bo nie było tej Coca-Coli. Poza tym prasa pisała, że zęby od niej pękają, od Coca-Coli, że z powodu Coca-Coli powiększa się bezrobocie w Niemczech Zachodnich. Ale od rdzewia. No, to były te czasy. Także piwo to było marzenie. A teraz mamy taki wybór i takie rozmowy na temat tego na przykład piwa, jaką ma zawartość, jak pachnie, bo to zupełnie niesamowite. Duży wybór, duża konkurencja też. Duża konkurencja. I powiem ci... I marketing już jest najważniejszy przez to właśnie. Tak. O. Ale powiem ci, stary, i powiem wam, drodzy panowie i panie, którzy pijecie piwo, że tamte czasy, kiedy piwa było mało, albo niewiele, miały swój urok. To, że jest go w tej chwili dużo, to jest oczywiście wspaniale, no bo powinniśmy mieć dużo tego, co lubimy. Ale jednocześnie, jak mamy tego mało, albo w ogóle, to dopiero te rzeczy nieistniejące zaczynają mieć wartość i nawet zmierzają w kierunku szczególnego smaku, wiesz. Piwo nie kupione, ale piwo zdobyte, bo go nie ma. Ale tego do tych czasów już nie wrócimy. No, parafrazując jednego z moich idoli, piwo trzeba sobie zorganizować. No tak. I niedosyt zawsze bardziej wartościowy od przesytu. Słuchaj, chłopaki, ja pamiętam, był taki na 4. roku w restauracji, to wypijał skrzynkę piwa, taką całą. I to był w znakomitym stanie, wcale nie był pijany. O, widzisz, możemy też mówić, jak skoro już mówimy o piwie, a w związku z tym także o alkoholach, o różnego rodzaju oddziaływania tych doznań alkoholowych, rzędu piwo, wino, wódka. A nawet spirytus. Ja spotkałem jednego Gruzina w Paryżu, który skurwiel przy mnie wypił pół szklanki spirytusu czystego, słuchaj.
Ja myślałem, że to jest jakiś Bóg, no jak to jest możliwe. A on powiedział, nie, kochany, drogoj, nie. To proste. Weź tylko ciemko to pij. Słuchaj, ja wziąłem kieliszeczek, zrób tak. I cieniutko, cieniutko i znowu zrób tak. Słuchaj, się okazało, że to jak przefrunął ten spirytus mi przez gardło, jak jakiś anioł. Ale co nie oznacza, że do tego przystąpiłem. Nie, no bo spirytus nie jest do pisania. Więc... Spirytus i wódka dla prawdziwych szarpów, którzy umieją w warunkach choroby wysokościowej w strefie śmierci dać sobie radę. Jak oddziaływuje ten braciszek, ten kumpel. Nawadnia. Ten kumpel, nawadnia, kamień tam wypłukuje. Jest to też podkład do dobrej rozmowy. Świetny, wydaje mi się. No, szlachetnie. Jak beat dla rapera. Tak, szlachetnie zaczynasz, ale jest to także coś, co... Ja już teraz nie mam, jestem tak stary, że w zasadzie nawet już kaca nie mam. Ale przecież piwo stawiało na nogi. No bądźmy szczerzy, kochani, no. Nie ma gadania. Walnął człowiek piwo i wracał do życia, no. Ponieważ ilość alkoholu jest jednak niewielka i tam coś w środku, w tych bebechach, to powodowało, że wiesz, że trzeźwiałeś. Także piwo na kaca, ta wódka po co, czekaj. Wódka po to, żeby w pewnym momencie przybyło ci jasnego spojrzenia na świat, ale to po trzech, czterech, pięćdziesiątkach, potem głupiejesz. Ja jak pisałem kolędę, pierwszą w życiu, do muzyki Zbyszka Preissnera, on zadzwonił do mnie i mówi, napisz mi kolędę na koniec wieku. Ja mówię, ty, jak to na koniec wieku, to bardzo trudna rzecz. Ja nie umiem. On mówi, umiesz i to wyślij mi dzisiaj, a ja przepiję kawką. A ja napiszę jutro muzykę, a pojutrze Wójcicki pojedzie do Londynu i nagra kolędę na koniec wieku. Więc mieszkałem wtedy w hotelu rzymskim w Poznaniu. Zszedłem na dół do sklepu monopolowego i kupiłem czwartkę żołądkowej. Nie pół litra, bo pół litra odbiera rozum. Natomiast tak sobie wymyśliłem, taki ze mnie pisarz, wiesz, gdzie ja szukam inspiracji, ale myślę sobie, ćwiarteczka gorzkiej żołądkowej może mi pomóc. I ty wiesz, że w godzinę walnąłem kolędę na koniec wieku, 2000 razy. Maleńki, kochany, kładli się wstające w kolędowy czas. Głośne echa niosły wybrany, czekany. Twardy świt przemienił miękkie siano w głaz. I dobrze, rodzisz się dziecino, umierasz dziecino. Serca nam przepełniasz nadzieją i łzą. W Kanie Galilejskiej zmieniasz wodę w wino, a ludzie nie wierzą, a ludzie wciąż kpią. Muzykę napisał do tego Zbyszek Preissner i zarobiłem kupę pieniędzy. Dzięki między innymi gorzkiej żołądkom w małych ilościach. Teraz co? Czy coś powstało inspirowane piwem? Bezpośrednio nie. Ale myślę, że to jest taki płyn, który znowu w odpowiednich ilościach. To nie znaczy, że mało. Bo jeżeli ktoś pije po to, żeby pić mało, to niech nie pije w ogóle. Wiesz, to trzeba wypić tyle, żeby był lekki szmer, prawda, żeby uruchomić wyobraźnię,
Laco Adamik, taki znakomity reżyser, zawsze jakbyśmy kończyli zdjęcia, to mówił, chodźmy na piwo, żeby porozmawiać. Nie upieprzyć się jak zwierzę, wiesz, tylko piwo pozwala dłużej pić i wolniej się upijać. Poza tym ja ci coś powiem. Kiedyś w Niemczech, już nie pamiętam jakie miasto, zauważyłem na tarasie jakiejś knajpy staruszkę, ale już była tak stara, jak sama starość, słuchaj, i ona miała, a z Niemcami to nie ma żartów, oni mają dupne kufle takie, wiesz, nie? Litrowe. Dwulitrowe, no, Oktoberfest. W Monachium widziałem dwulitrowe. Faktycznie. I tam właśnie sznapsa sobie. Sądzę, że 50, nie więcej. I ona miała taką chudą rączkę, pełną piegów, więcej niż u mnie. Taką miała białą z piegami. I ta ręka jej się łamała w kiści, bo tak wielki był ten kufel, słuchaj. I ta babina między szereg tych sztucznych zębów, słuchaj, wlewała całe hausty piwa. I myślę sobie, no jeżeli ona żyje po wypiciu czegoś takiego, to ja też się napiję, będę żył tak jak ona długo. No. Panie Janie, Ja nie chciałem tyle o piwie. Trzeba zaraz chyba tutaj wyjąć piwo alkoholowe, bo tutaj sobie oczywiście troszeczkę oszukujemy tym piwem bezalkoholowym, jesteśmy takimi szulerami. Ja oszukuję, piję bezalkoholowe, pan oszukuje, pije bezalkoholowe, jesteśmy wobec siebie w porządku, ale przejdziemy zaraz do takiego już, jak Bóg przykazał. I co, to spadnie nam z nieba, czy co? Mam nadzieję, że tak. No bo mówisz, że przejdziemy do piwa alkoholowego, to gdzie jest? No teraz się pojawi tutaj, jak w dobrym filmie z efektami specjalnymi. Niemożliwe. Na stole pojawiło się drugie piwo od browaru Harpagan. Tym razem jest to piwo Witbier, czyli w stylu belgijskim pszenicznym z nutami cytrusowymi. Tutaj skórka pomarańczy powinna się też pojawić, inne tego typu atrakcje. A browar Harpagan, chciałem zapytać panie Janie, czy to jakoś się łączy filozofia browarów Harpagan z filozofią pana zawodową? Oni swoją filozofię opierają na trzech elementach i są to rzemiosło, wyobraźnia i frajda. Frajda, czyli radość z barzenia piwa. Czy pan podobnie podchodził do swoich sukcesów aktorskich, pisarskich? Słuchaj, ja jestem, ja wiem, że umysły, tęgie umysły kombinują, jakie hasła wykombinować, jakie, żeby były chwytliwe. Natomiast ja jestem, jeżeli chodzi o te hasła, kompletnie nieczuły. To jest takie, śmakie, takie, to jakie, to jeszcze raz powtórzę, że co tam. Patrz, znowu nie robisz mi piany, no, z góry trzeba, a nie tam. Aha, więcej piany. No tak. No będę przy następnym, no tak troszeczkę, odrobinka, no. Zobacz, no to ja wiem. Jeszcze dobrze, że miałem szansę troszeczkę się poprawić. Faktycznie, ja tak zawsze bez tej piany, bo... Wiem, że fachowo to po ściankach, a skąd, no ma być piana. Wiesz, to tak jakbyś piwo bez piany, to tak jakbyś króla pozbawił korony, no. Nie, to musi być piana. Okej. To wygląda. Pozwolisz, że w związku z tym, że się pojawiło piwo alkoholowe, to uchylę kapelusza przed nim. No, tak, to proszę. I odłożę tu. A te trzy rzeczy to rzemiosło, czyli żeby przywiązywać wagę do jakości tego, co się robi. Wyobraźnia, czyli żeby gdzieś ta fantazja nas poniosła. No i frajda, żeby czerpać z tego radość, co się i robi. I pieniądze. To te pieniądze chyba w tej frajdzie być może się da ulokować. Da się. Tak. Hasła mnie nie biorą mnie. Nazwa mnie bierze, Harpagan. No. Hasła pana nie biorą, ale jest pan przecież mistrzem wymyślania pięknych fraz. Czym się dla pana różnią hasła od frazy tak naprawdę? Hasło, a fraza? Słuchaj, w ogóle słowo.
jakby to porównać z tym, bo ciągle gadamy o tym piwie cholernym, wspaniałym, ale ten... Ja nie wiem, jak oni przystępują do robienia piwa, do tego, żeby piwo było szczególne. Czy oni wcześniej smakują wszystkie piwa świata i starają się znaleźć dla siebie jakąś indywidualną drogę, inny smak. Czy oni w ogóle zaczynają jakby, i czy to jest możliwe, zaczynają od zera. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja zaczynam od białej kartki. Zacząłem zawsze. Czyli woda może to jest. Biała, czyli woda. Biała kartka i nie wiedziałem do czego, nawet często nie wiedziałem do czego zmierzam, co świadczy o tym, jak byłem i jestem totalnym amatorem, że, bo prawdziwi pisarze, jak Konwicki, czy to chodzili na spacer z Cholubkiem, rozmawiali, czy jak słyszałem pan Różewicz, to wychodził na spacer i wymyślał coś, co potem już tylko w domu napisał. Ja natomiast nie idę na spacer i z nikim nie rozmawiam, tylko mam przed sobą białą kartkę papieru, która łączy w sobie dwie cechy, a mianowicie może prowadzić dokąd mi się podoba, przez co jest tajemnicza i niezwykła, albo na manowce, czyli mogę ją zapełnić czymś, co nazywamy grafomaństwem. Pisanie to jest fruwanie. Myślę, że tworzenie nowych gatunków, nowych smaków, to także powinno się odbywać jakby w locie, wiesz, w powietrzu, przy pomocy wyobraźni, skrzydeł, talentu. Jak tutaj należy się kierować smakami tych, którzy sięgają po kufel, nie wiem. Jak dalece należy zaufać sobie, zapominając, przynajmniej na początku, o tym, jaki to nam przyniesie zysk. Czy jak się nasze zdanie, które napiszemy, z jakim się spotka odbiorem? Trzeba być bardzo bezczelnym, żeby wymyślać coś nowego i bardzo skromnym, żeby szanować tych, którzy przed nami tworzyli piwa i przed nami pisali książki. A jednocześnie mówiłem, żeby się z nimi nie liczyć. Więc krótko mówiąc, to jest zajebista robota. Zajebista. Tak naprawdę to chodzi o talent, kurwa, o jakieś... Intuicję też intuicje, chyba. Intuicje, wiesz, jakieś te... Trzeba mieć w sobie ten element magii. Tak parafrazując znowu, to pośród tych wszystkich uważonych już piw, które tak świecą na nas, to się czujemy jak ten piwowar w ciemności, tak? Troszeczkę. Tak. I gdzieś tam jak ten kujawski wilk, trzeba pogubić myśli, sypnąć tutaj tego chmielu, wybrać taki atrament, może taką stalówkę i bach, powstaje arcydzieło. Teraz, to by było spoko. Teraz oni, wiesz, teraz oni no prześcigają się w etykietkach. To może spróbujmy tego piwka, no, spróbujmy, bo ja już nie mogę doczekać. Kolega Maciek będzie wracał do Warszawy, kierował, a ja mogę. Egeszegedre. Kto tak mówi? Na Węgrzech tak się mówi? Brawo, na Węgrzech. Egeszegedre. No, w sumie to teraz mamy drugi Budapeszt, więc też trzeba się nauczyć. No. Doszły mnie takie informacje, że filmem, z którego jest pan najbardziej dumny w swoim dorobku, to jest właśnie obraz Niepochowany, który opowiada historię premiera Węgier, tak, który w czasach stalinowskich, po śmierci Stalina, próbował przywrócić demokrację na Węgrzech i za to spotkały go straszne reperkusje. Słuchaj, to taka... Ja nagrałem bardzo dużo, dużo filmów, stanowczo za dużo. Chociaż czy ja wiem, ja w większości tego nie oglądałem, wiesz. Naprawdę? Nie, ja nie oglądałem swoich filmów, ja nie oglądałem materiałów, które kręcę.
Ja nie oglądam, nie oglądam tego. Lubiłem kiedyś kogoś udawać, coś robić. Przede wszystkim lubiłem grzebać się w materiale literackim samym, wiesz. To w scenariuszu. W scenariuszu, tak. To mi pozostało do dziś. I chyba dlatego, że właśnie już wtedy zawsze pisanie było moim czymś najbardziej pociągającym, interesującym. Ja w ogóle myślę, że lekko zmarnowałem życie swojego, dlatego że niestety mi się powiodło w zawodzie aktorskim, wiesz. A wymagania moje były niewielkie, co to tam, ja z Bidy jakieś tam z małego miasteczka, lata 50., 60., 70., słuchajcie, była naprawdę bieda, nie taka jak dzisiaj. Wyszedłem i w zasadzie nawet się nie zajmowałem czymś takim jak marzenia, bo wydawało mi się, że na to jestem za biedny. Po co mi marzyć? To zostawiałem licealistką. Zresztą to jest rzecz, która trzyma mnie do tej pory. Ja w ogóle jestem człowiekiem, który nie składa się z marzeń i w jakimś sensie nie składa się w ogóle z dążeń też. Zawsze coś się pojawi, co trzeba robić. No coś trzeba robić do cholery. Człowiek jest stworzony po to, żeby pracować. Czy łopatą, czy kilofem, czy piórem, czy grając na skrzypcach. No to trzeba to robić. A jak się już robi, to trzeba robić to starannie. Tak jak mnie uczyła matka. Trzeba pracować. Ale żeby uważać, że to, co się robi, było tak strasznie ważne, albo żeby to było jakieś moje spełnienie. Ja nie wiem, czy jestem spełniony. Chociaż muszę z tym uważać, dlatego że jak to mówię, to od razu się pojawia moment posądzania cię o megalomanię, o nieskromność, bo można być nieskromnym poprzez skromność. Jest taka metoda. Jestem już tak skromniutki, ja to nie chciałem. Fałszywa skromność na przykład. Fałszywa skromność, tak. Wiesz, może musiał pan do tego dojrzeć jako twórca. Do twórcy. No. Do takiego, żeby wejść już w ten etap. Dziesiątą książkę teraz będę wydawał. Książkę, książczynę. Ja wszędzie nazywam, jak piszę o swoich książkach, książeczka. Ty wiesz, że do tego stopnia, że jak pisałem do przekroju 3 lata felietony, to zabraniałem maszynistce podpisywać Jan Nowicki. Wiesz? Bo mi się wydawało, że nie, to, że co z tego? Potem jak robiliśmy selekcję tego do książki, to były problemy, bo dat nie było, nazwiska nie było, wiesz. Ja mówię, nie. Procent. Rozmawiasz z facetem, którym będziesz. Rozmawiasz z człowiekiem, który w listopadzie skończy 82 lata. Co to oznacza? Różnie to się interpretuje. Są ci, którzy mówią, że czują się młodo. To w ogóle nie, to kompletny idiotyzm. Co to znaczy czuć się młodo? Się czuję tak, jak się czuję. Ja wiem, czy to jest młode, czy to jest stare. Nie. To jest coś. 82 lata to jest absolutnie coś. W dawnych, dobrych czasach, gdzie młodość nie święciła aż takich triumfów, jak dzisiaj, gdzie się nie ćwiczyli, nie jedli trawy, żeby dłużej żyć i tak dalej, i tak dalej. To oznaczało zgrzybiałą starość. I która niesie za sobą szereg minusów, szereg, no, począwszy od tych fizycznych problemów, bo mnie coś gdzieś boli, ale
Ja na szczęście jestem człowiekiem, który nie jest w stanie zlokalizować swojego bólu. Ja nie wiem, czy jak mnie lekarz pyta, gdzie mnie boli, to ja mówię, że chyba z prawej strony albo z lewej. A co? No to niech pan się sam zorientuje i coś z tym, a czy pana boli? Ja mnie boli, bo ból ma to do siebie, żeby bolał. No jakby mnie nie bolał, to by mnie tu nie było. To niech pan coś zrobi z tym. Mają te maszyny, prześwietlają, zaglądają człowiekowi w bebechy. Wiesz, no to niech coś z tym wykombinują. A i tak wiem, że wszystko zmierza do przegranej, dlatego że rozglądam się po tym świecie i widzę, że finał jest nieunikniony. Zajmowanie się, nawiasem mówiąc, nadmiernie finałem jest bez sensu, dlatego że on tak spadnie, wiesz, jak czarny anioł z błękitnego nieba, wiesz, i przykryje nas skrzydłami. Albo jak cegła z drewnianego kościoła. O! A czy to jest smutne? Prawdopodobnie jest, ale tylko trochę, dlatego że zapomną, wszyscy zapomną. I czy to jest źle, że zapominają? Nie, to jest normalne, dlatego że oni chcą ciągnąć swój los i o nich też zapomną. Taki coś takiego jak Zbyszek Zapasiewicz. No. Przecież zobacz, jaka to potęga. Mama mnie zabierała na spektakle. Potęga, wiesz, teatralna, intelektualna, każda. Gdzież on jest? Jego w ogóle nie ma. Zresztą ta miałkość zawodu aktora, która, gdybyśmy tym tematem się zajęli obok piwa, ona, na tym polega jej wdzięk. Jego wdzięk, ten zawód, że jest tak strasznie wspaniały i tak żałosny. Przez to, że jest taki ulotny, że w gruncie rzeczy najlepiej czuje się w ludzkiej legendzie, w ludzkiej pamięci, wiesz. A ta pamięć nam, którzy uprawiamy nasz zawód, dodaje coś albo ujmuje. Czyli zobacz, znowu twórcą staje się widz, a nie aktor. Mhm. To samo zresztą dotyczy czytania. Ty zobacz, przecież to, że ludzie przestali czytać, to znaczy, że są kompletnymi bucami. To jest coś absolutnie przerażającego. Bo każdy teraz jest nadawcą, robi sobie zdjęcia telefonem, no, pisze te posty na internecie. Nie czytać książek, przecież to po co przez tyle wieków tak wspaniali ludzie trudzili się w różnych warunkach, pisali, zostawili po to, żeby tak to zlekceważyć, że od ciebie, palancie, zaczyna się świat i na tobie się kończy. Nie, weź przeczytaj. Czy moją książkę, ja wiem, no, tobie się spodobały psie myśli, moje psie myśli. Nawiasem mówiąc, powiem ci, że Muniek Starszczyk mówi, Janek, kurwa. Ale żeś wymyślił tytuł. Przecież to jest taki tytuł, że już książki może nie być. No, no zajebisty. To ja dodaję. A wiesz, kto wymyślił ten tytuł? Mój wnuk Piotruś. Ja sobie na krzewęcie coś tam piszę. A on, dziadek, on był mały taki. Co ty tam piszesz? A ja wiem, ja tak sobie piszę, może książkę, może felieton. A jaki dasz tytuł? No wiem, no właśnie. A on się cały czas z psami bawił. On mówi, no daj moje psie myśli. Trzeba słuchać młodszych też. Otóż to. Zresztą to jest tak, że to także jest istotą. Myślę i człowieka, który wymyśla piwo, i człowieka, który wymyśla książkę i reżyseruje film, to jest słuchanie. Słuchanie tego, co mówią inni, dlatego że nie my,
to, że sięgamy po pióro, piszemy książki. Książki piszą ludzie, świat, otoczenie, okoliczności, to one. My jesteśmy, my tylko się zabieramy do notowania, tak jak Anna Dostojewska stenografowała Fiodora Dostojewskiego, więc my tylko zapisujemy, montujemy, ale książki pisze świat. No. I w jesteśmy reporterami. I w jakim sensie też piwo, nowy smak piwa, pisze świat. No, powiedział pan, że ten zawód aktora to jest taki właśnie ambiwalentnie można podejść do wartości tego zawodu. To samo pewnie z piciem alkoholu i od razu znowu mi się przypomina taka fajna sentencja z pana książki o tym, że stawiał pan zawsze znak równości między zwycięstwem a porażką. Można jakoś to właśnie jako no, wspólny mianownik potraktować? Wiesz, ja ci coś powiem, tak, nie tylko znak równości, nawet bym powiedział, że to w gruncie rzeczy jest to samo, to samo. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy aktor gra, powinien uważać Hamleta, powiedzmy, że gra no, najlepiej na świecie. Nie z powodu megalomanii, ale z powodu pewności siebie, którą musi sobie narzucić, dlatego że widz nie przychodzi po to, żeby oglądać na scenie czyjeś wątpliwości. Więc nawet jeżeli błądzi, to musi wierzyć, że pędzi świetlistą drogą do celu. Ale... O, kiecho. Ale w momencie, kiedy się już kłania, jak się skończyło przedstawienie, to schyla głowę z pokorą, dlatego że jest wypełniony niespełnieniem, że nie dotarł do celu. To samo jest z pisaniem, wiesz, to żadna książka nie jest, nawet idiota prawdopodobnie, gdybyś porozmawiał z Fiodorem Dostojewskim, to by ci powiedział, że jest książką niedoskonałą, a przecież jest. To samo dotyczy smaków. Myślę, że one zawsze czekają na korektę, zawsze czekają na nowe wyzwania, wiesz, i tak dalej. Więc nie, no, wiesz, być, wątpić, totalnie wątpić, to znaczy nie przystępować do roboty. W trakcie nie wolno wątpić. Nie, wierzyć w siebie to jest, to zmierzasz do kapotynizmu, do kapotyństwa, do głupoty. Wiara i niewiara. Przemijają się między tymi biegunami, dobre, złe, to w środku jesteśmy my, nasze prace, dążenia itd., itd. Między jednym a drugim, czyli o totalnym szczęściu, w ogóle mowy nie może być w ogóle. To dotyczy zresztą także życia każdego człowieka, wiesz, to nie sądzę, żeby Wyspiański powiedział umierając, że mu się spełniło życie, mimo że napisał Wesele. Niemożliwe. I noc listopadową też? Czy jakiś teraz popełniam faux pas? Nie. Dobrze mówię. Nie, to bardzo zmysłowy dramat, świetnie wyreżyserowany, bardzo efektownie przez Andrzeja Wajdę, świetnie przeniesiony do scenerii łazienek. Ale skoro już o tym powiedziałeś, to był taki Krasowski, nie żyje już, który po premierze, gdzie mnie spotkała cała masa komplementów za rolę wielkiego księcia Konstantego, nawet tytuły były, wiesz, teatr wielkiego księcia i tak dalej, i tak dalej.
co tam grzebiesz w tych papierach. A ja sobie tutaj wypisałem różne nagrody, które pan dostał. Ale to jest z nagrodami. Ale jest tego taka lista. Każda nagroda to jest gwóźdź do trumny. To jest taka lista, panie Janie. Co? No tych wszystkich odznaczeń, nie, nagród. No ale chyba najważniejsza rzecz to ten hymn Kowala, który pan napisał. No ale Krasowski mówi do mnie, panie Janie, czy nie sądzi pan, że już zbyt dużo sprzyjających okoliczności złożyło się na to, że pana rolę nazywają kreacją? Ja wtedy zrozumiałem, że ja rozmawiam z piekielnie inteligentnym człowiekiem. Dlatego, że wielki książę Konstanty, grający w tradycji, chociażby przez Kurnakowicza, to był jakiś oszalały Azjata. A ja, ponieważ wiedziałem, że oszalałego Azjaty nie jestem w stanie zagrać i nie jestem w stanie sprostać temu, tej drodze, którą wytoczył Kurnakowicz, postanowiłem zagrać inaczej. Postanowiłem zagrać szekspirowską, stonowaną w zasadzie postać. I to zrobiło piorunujące wrażenie. Powiedzieli, że to jest odkrywcze, a to się wzięło z bezradności absolutnej, wiesz. I dlatego też, jak ktoś mi gratulował tej roli, to ja się nie zwierzałem z tego, że przyjmuję to z pewnymi oporami, wiesz. Czy to na pewno jest komplement? Właśnie. Tak się pan poczuł. Czy to na pewno jest komplement? Tak. Czy nie ma w tym tej... No to... Kiedyś siedzimy w knajpie, o Jezu, po co my tyle gadamy? Siedzimy w knajpie i... Bo piwo pijemy. I ja, i zacząłem z jednym chłopakiem, dziennikarz taki, utonął gdzieś na Capri, nie na Capri, tylko na Korfu. Partyjny, ale fajny gość. I on... Ja zacząłem... Serio i zacząłem podważać jakość inaczej, analizować moje role w sensie negatywnym, co ja bym w nich zmienił, czyli jak gdyby... Szukać dziury w całym. O, wiesz, ich wartość, podważać ich wartość. I on słuchał tego z niesmakiem i w pewnym momencie mówi do mnie, nie rób tego. Nie rób tego. Ja mówię, co? To jest moja własność. Nie, to nie jest twoja własność. Ty podważasz moje wzruszenia. Rozumiem to, bo w naszym środowisku hip-hopowym zdarzają się takie sytuacje, że wspaniały zespół, który tworzą dwaj wspaniali raperzy, rozpada się i te dwie jednostki zaczynają się obrażać w mediach. W przestrzeni publicznej. I taki fan zespołu płacze wtedy, ponieważ jego cała miłość, taka jak dziecko, którego rodzice się rozwodzą, tak. Prawda? Panie Janie, może jeszcze tak łyczka tego piwka. Jak to mawiają, Jan Sebastian Bach, czy tam za granicę polsko-chińską na Uralu? Ten ciągle nawiązuje do tematu. Dobra. Dużo zdrowia. Człowiek, jak to było, nie żyje po to, żeby pić, ale je po to, żeby nie pić na pusty żołądek. Ostatnio coś takiego mi wpadło do głowy. No dobrze, to do kolejnego przejdziemy. Jak zresztą co, ale pić to trzeba umieć. Całe życie chyba się człowiek tego uczy. A wciąż zdarzają się takie okazje, kiedy ma wrażenie, że nie umie. Przynajmniej tak u mnie jest. I to często w tych chmielotokach nieszczęsnych. Jak kręcimy dwa odcinki jednego dnia szczególnie. Z dwoma fantastycznymi gośćmi. Przed nami dwa jeszcze piwka, ale to już będą prawdziwe rarytasy, specjalnie dla pana, bo wiedziałem, że rozmawiając z Janem Nowickim, nie mogę tutaj przyjść tylko ze zwykłymi piwami kraftowymi, zwykłymi w cudzysłowie oczywiście, tylko trzeba przynieść coś wyjątkowego. Ale rozumiecie państwo, że to już jest rytuał, jeżeli chodzi o picie piwa. Ja w Niemczech to widziałem knajpę, gdzie mieli zamontowane tutaj takie suspensoria, czy jak się to nazywa, sobie taki interes przy ptaku. I cewniczek. Kurwa, rurę, słuchaj. I oni po prostu nie chodzili do toalety. Tylko to tak przylatywało przez nich. A dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że mówimy o piwach. Ty mówisz, że za chwilę jeszcze ukazują się dwa gatunki.
Podczas gdy pierwsze dwa plus kawa powodują, pozwolicie Państwo, że udam się odlać. No.